witaj wszystkich na rynku chylińskim. To sobotę, chłodno wprawdzie, ale widzę, pogoda się poprawia, więc pogoda nam się poprawiała. Mam przyjemność zaprosić do przemówienia osobę prawie nową, ale dobrze znaną w naszej społeczności, blogera, który wiele lat już komentuje życie w Chojnicach, doktora nauk politycznych Marcina Bogdo. Prosimy o zabranie głosu. Dziękuję Grzegorzu za to, że mnie zapowiedziałeś. Dziękuję Państwu, szczególnie mediom, za to, że przybyliście na konferencję Konfederacji. Mam kilka tematów, które chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić i które chciałbym poruszyć. A zacznę może takimi słowami Lorda Ectona, który mówił, że władza deprawuje, ale władza absolutna deprawuje absolutnie. Proszę Państwa, obserwujemy na całym świecie i w Europie to, jak narasta fala autorytaryzmu, jak kruszą się demokracje, ale często nie jesteśmy świadomi tego, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu. Tego, jak bardzo jest zepsute to życie polityczne w lokalnym naszym świecie. I z przykrością muszę stwierdzić, że pomimo podejmowanych przeze mnie prób w różnego typu organizacjach, takich na przykład jak PHS, czyli Projekt Chojnicka Samorządność, nie udało się nigdy nawiązać konstruktywnego dialogu z lokalną władzą, której przedstawicielem jest przede wszystkim burmistrz Arseniusz Finster. Nigdy to się nie udało, ponieważ nie było dobrej woli z drugiej strony. I każde konstruktywne propozycje, a tych propozycji mam bez liku i mam na to dowody, że je składałem, zostały albo przemilczane, zignorowane, albo po prostu spaczone i przekręcone. Jeśli władza nie traktuje obywateli w taki sposób, że czują się oni bezpieczni, że czują się oni szanowani, że czują się w taki sposób zgodny ze swoją tożsamością, ze swoimi celami, no to wtedy ta władza w jakiś sposób nadwyręża zaufanie obywatelskie i wydaje się, że w Chojnicach to trwa już przynajmniej od 2 dekad. Ten okres transformacji lat 90. nie zakończył się pomyślnie, w tym znaczeniu, że dzisiaj mamy do czynienia w Chojnicach w zasadzie z układem zamkniętym, z politycznym układem zamkniętym. Radni są całkowicie podporządkowani burmistrzowi i jego woli. Burmistrz opowiada publicznie na temat spraw publicznych liczne kłamstwa, które są albo przyjmowane milcząco, również przez media niestety czasami, albo są wręcz ignorowane przez obywateli dla świętego spokoju, bo nikt nie chce mieć problemu. I to jest właśnie ten zasadniczy topik, który dotyczy chojnickiej władzy. To znaczy kreowanie takiego poczucia zagrożenia. Atakowanie ludzi, atakowanie przeciwników politycznych, tworzenie z nich wrogów i zupełny brak zrozumienia dla mechanizmów demokracji. Burmistrz nie został nam nadany przez Pana Boga, nie jest to człowiek, który urodził się burmistrzem i nie musi jako burmistrz odejść na swoją emeryturę. Ten urząd jest przechodni i należy zrozumieć, że może być przez obywateli również odebrany. Przytoczę tutaj kilka przykładów, które świadczą o tym, że burmistrz Arseniusz Finster nie jest odpowiednią osobą do pełnienia urzędu burmistrza Chojnic. Jedną z nich jest, proszę Państwa, inwestycja na stadionie Chojniczanki. Ponad 6 milionów złotych w infrastrukturę podgrzewanej murawy, która absolutnie nikomu do niczego nie jest potrzebna, która nie jest wymagana żadnymi przepisami na ten moment, która jest pewnym wishful thinking na zasadzie może będzie nam potrzebne za rok, może będzie potrzebne nam za 10 lat, kiedy nie ma pieniędzy na wiele innych ważnych działań podejmowanych na przykład w sferze społeczeństwa obywatelskiego, które wiążą się z działalnością klubów sportowych, które wiążą się ze sferą kultury, gdzie nakłady są, powiedzmy wprost, żenująco niskie, szczególnie na kulturę. Ale i sport, który dzisiaj właściwie jeden wielki lewiatan pochłania całą uwagę właściwie miasta, bo całe inne
środki, które są przeznaczane na działalność innych klubów, takich jak Kolejarz, to jest kropla w morzu wody. I nie są to tematy nowe. Te tematy podejmowałem już kilka lat temu, ale wykluczyło mnie miasto między innymi z komisji, która miała opracować odpowiedni algorytm na rozdział środków dla sportu w mieście. Dlaczego? Dlatego, proszę Państwa, że jeśli nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze i są interesy, których my nie jesteśmy w stanie dokładnie określić, nie jesteśmy w stanie ich zidentyfikować, bo musielibyśmy mieć na to odpowiednie dokumenty. Ale nie jest na pewno to kwestia przejrzystości, nie ma ona nic wspólnego z transparentnością i uważam, że miasto się tutaj nie wywiązuje. Nie wywiązuje się też ze swojej roli burmistrz Arseniusz Finster. Tych problemów, proszę Państwa, jest więcej, bo burmistrz na przykład zupełnie ignoruje stanowisko obywateli wobec projektowanej zachodniej, no nie obwodnicy, ale obejścia tak zwanego, albo taką nazwę ukuto. Ignoruje to stanowisko, a wiadomo, że mieszkańcy się temu sprzeciwiają i w związku z tym protestują. Burmistrz też rozmija się bardzo często z prawdą w sferze publicznej, no i stosuje swoistą erystykę, grę słowem, tylko po to, żeby podporządkować sobie obywateli, podporządkować sobie swoich akolitów, swoich siłowników, aby ci go wspierali i w poczuciu sytości, bezpieczeństwa i dostępu do benefitów utrzymywali ten cały układ władzy, lokalny układ władzy, który jest, proszę Państwa, niebezpieczny dla lokalnych obywateli. No, myślę, że Państwo oglądaliście słynny serial o Czarnobylu i tam wniosek nasuwa się sam. Jeśli władze publiczne kłamią na temat tego, w jaki sposób funkcjonują, jeśli nie są transparentne, to niesie zagrożenie dla obywateli. Mieliśmy w przeszłości więcej takich przykładów. Do nich można zaliczyć przedszkola, które sprywatyzowano i burmistrz twierdził, że nigdy nie będzie trzeba otwierać publicznych przedszkoli. Później miasto musiało płacić prywatnym przedsiębiorcom i jednak zainwestować w ponowne otwarcie przedszkola. Mieliśmy do czynienia z kwestiami, które dotyczyły na przykład inwestycji w budżety obywatelskie. Proszę Państwa, kolejny nieudany projekt. To temat, którym miał się zająć wiceburmistrz Kopczyński. No ale mamy tu kolejny problem. Nie chodzi tylko o budżet obywatelski, ale też i o to, że wiceburmistrz Kopczyński kłamał na temat swojego wykształcenia w kampanii wyborczej. I znowu spotykamy się z erystyką burmistrza miasta Chojnic, który nie widzi w tym nic zdrożnego i wprowadza to jako standard do życia publicznego. Każdy chce być lubiany. Każdy chce żyć w mieście, które jest bogate. Każdy chce wieść szczęśliwe życie. Ale nie da się w takim mieście jak Chojnice, w którym władze nastają na podstawowe, uważam, prawa obywateli przez to właśnie, że nie są transparentne i posługują się kłamstwem. Inne zagadnienia, w których burmistrz Finster nie wywiązuje się według mnie ze swojej roli należycie, odnoszą się na przykład do gospodarowania nieruchomościami. Jak może tak być, proszę Państwa, że dzieli się działki na takie osiedle, tak zwane trapezowe, i wystawia się je w naprawdę horrendalnych cenach, wieszcząc, że będzie to sukces. I pomimo tego, że ten program zawiódł i nie powiódł się w żadnym zakresie, to nadal publicznie utrzymuje się, że to była dobra decyzja. To nie była dobra decyzja. Ilu młodych Chojniczan w tym czasie opuściło miasto Chojnice? No, tu możemy postawić znak zapytania, bo ja tego dokładnie nie wiem, ale Państwo na pewno też macie w rodzinach takie osoby, które z Chojnic wyjechały, bo w Chojnicach po prostu się, jak to mówią młodzi ludzie, nic nie dzieje i każdy ma świadomość tego, że istnieje układ polityczny. Kolejne problemy odnoszą się do takiego dość fanatycznego nastawienia burmistrza Arseniusza Finstera względem kwestii sanitarnych. Ja, proszę Państwa, pomimo tego, że startowałem z Konfederacji, 3 razy byłem już szczepiony, poddałem się szczepieniom. Uważam, że pandemia występuje i jest rzeczywistym zagrożeniem dla życia i zdrowia. Koledzy może mają inne zdanie.
No i co z tego? Nikt z nas na siebie względem tego nie nastaje. Zupełnie inaczej jest w przypadku Arseniusza Finstera, który uważam, że w tym zakresie powinien pewną powściągliwość okazać. Tym bardziej, że brnie w jakąś ślepą uliczkę, bo teraz miasto ogłosiło, że pracownicy Urzędu Miejskiego będą odwiedzali mieszkańców i wręczali im korespondencję z miasta. No, czy to jest zgodne z tymi przepisami sanitarnymi? Warto się dowiedzieć. Jeśli chodzi, proszę Państwa, o ostatnie zagadnienie, które chciałbym poruszyć. Ono jest zagadnieniem zamykającym moją wypowiedź. To jest, proszę Państwa, kwestia specjalnego konsultanta burmistrza miasta Chojnice, czyli Roberta Marszałka, który ma być podobno odpowiedzialny od końca 2020 roku za wszelkie konsultacje na temat inwestycji drogowych w Chojnicy. Zapytałem o tę działalność pana Roberta Marszałka. Okazało się, że on do czasu, gdy pytałem, otrzymał od miasta ponad 60 tysięcy złotych za swoją działalność w ramach umowy z Urzędem Miejskim w Chojnicach. Problem tylko jest taki, że miasto nie wskazało mi, w jakich on brał udział w konsultacjach. Czego te konsultacje dotyczyły, jakich inwestycji one dotyczyły. Ale na temat Roberta Marszałka więcej powie pan Krzysztof Kaliżak, gdyż ten temat głębiej opracował. Podsumowując, proszę Państwa, nastał czas chyba, którego nigdy w Chojnicach nie było. To znaczy jest to czas, w którym nie mamy realnej, skonsolidowanej opozycji. Mamy w Radzie Prawo i Sprawiedliwość, które jest nieco ugłaskane, bardzo podzielone, które nie prezentuje jednego stanowiska, co wielokrotnie udowodniono na różnych głosowaniach. Z drugiej strony mamy tych, którzy przedstawiają układ władzy i którzy swoiste sobie państwo uprawiają na tym chojnickim poletku. Dlatego, proszę Państwa, i biorąc pod wzgląd to, że burmistrz Arseniusz Finster przestał być odpowiednią osobą do pełnienia urzędu burmistrza miasta Chojnice, zapowiadamy, że rozważamy i podamy to do publicznej wiadomości. Rozważamy, proszę Państwa, wniosek o referendum. Ten wniosek o referendum będzie dotyczył tylko jednego organu gminy miejskiej Chojnice. Będzie dotyczył burmistrza miasta Chojnice. I będziemy dążyli do tego, jeśli taką decyzję ostatecznie podejmiemy, a jesteśmy jej bliscy, żeby burmistrza miasta Chojnice w tym referendum przed wyborami już odwołać. Dlatego, że działalność burmistrza miasta Chojnice w naszej ocenie jest po prostu szkodliwa dla lokalnego społeczeństwa i nie możemy się dalej na to godzić. O ostatecznej decyzji na pewno Państwa poinformujemy. Wiele środowisk jest takich, które z których mamy już głosy o konieczności przeprowadzenia takiego referendum. A tu chciałbym jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, że w Sejmie leży projekt ustawy. Projekt ustawy o zmianie referendów, ustawy o referendach lokalnych. I ten projekt ustawy, proszę Państwa, zakłada, że wprowadzi się jeszcze przed wyborami samorządowymi, które będą w 2023 roku, a najprawdopodobniej stanie się to w najbliższych miesiącach, taką zmianę w ustawie, która zmniejszy próg frekwencji koniecznych dla ważności referendum do 15% z 30%. To oznacza, że będzie wystarczało, aby w tych wyborach zagłosowało dużo mniej osób, aniżeli we wcześniejszym referendum, które się tutaj odbyło, na przykład w referendum o rozwiązanie Straży Miejskiej. I tu kolejny przykład na to, że burmistrz Arseniusz Finster składa obietnice bez pokrycia. Obiecywał przecież mieszkańcom referendum o Straży Miejskiej, referendum na temat jej funkcjonowania, być może nawet rozwiązania. Takiego referendum nigdy nie było. Burmistrz Arseniusz Finster lubi obiecywać, lubi opowiadać rzeczy, które nie mają zbyt wiele wspólnego z prawdą, bo uczynił z kłamstwa narzędzie władzy. Dziękuję bardzo. Brawo. Dziękujemy Marcinowi za wystąpienie i pobudzające refleksje. Tak jak zapowiedział, rozwinie je przedstawiciel Klubu Konfederacji w Chojnice, Krzysztof Kaliżak. Prosimy do pana. Szanowni Państwo, ja mam kilka zdań na temat pełnomocnika do spraw inwestycji
drogowych w ratuszu. Może na początek przyjrzyjmy się osobie pana Roberta Marszałka. Jest to człowiek, który, jeśli chodzi o życiorys zawodowy, rzeczywiście ma imponujące osiągnięcia w zarządzaniu, ponieważ przez długie lata zarządzał oddziałem pomorskim, oddziałem gdańskim Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Zarządzał między innymi firmą Zabert, która zajmuje się utrzymaniem dróg. Zarządzał również firmą Eldro, która zajmuje się systemami inżynierii komunikacyjnej, między innymi, powiedzmy, sygnalizacją świetlną na skrzyżowaniu. Więc jeśli chodzi o kompetencje przy zarządzaniu, to nie mamy co do tego wątpliwości, jest to osoba właściwa. Natomiast jest on pełnomocnikiem do spraw inwestycji drogowych i tutaj brakuje nam w jego życiorysie zawodowym jakiegoś chociaż incydentu, jeśli chodzi o pracę w biurze projektów. Nie brał czynnego udziału w przygotowywaniu opracowań. Kiedy spojrzymy na wykaz osób posiadających uprawnienia budowlane, możemy zauważyć, że brakuje na stronach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osoby Roberta Marszałka. Owszem, jest w wykazie taki człowiek, jednak jest to, domyślamy się, zbieżność nazwisk, a jeżeli nie, no to jest to osoba posiadająca uprawnienia z dziedziny instalacji sanitarnych, a więc nie jest to drogowiec. Jest też taka sytuacja, że Robert Marszałek jest audytorem do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego i to jest bardzo ważna uwaga, ponieważ jako taki moglibyśmy się spodziewać, że będzie brał czynny udział w opracowaniach, które pojawiają się, które trzeba przygotowywać w ramach funkcjonowania miasta. I na dowód, powiedzmy sobie jasno, bierności pana funkcjonowania pełnomocnika, pana Roberta Marszałka, możemy przytoczyć fakt, że miasto, żeby opracować koncepcję budowy łącznika między ulicą Derdowskiego a ulicą Strzelecką, zleciło to firmie zewnętrznej i takie opracowanie będzie kosztowało miasto 350 tysięcy złotych. Można usprawiedliwić to, że pan Robert Marszałek nie podejmuje się takiego ogromnego wyzwania, bo rzeczywiście jest to, powiedzmy, dosyć duże opracowanie, ale moglibyśmy się spodziewać, że będzie zajmował się chociażby drobniejszymi sprawami. Wszyscy, jak jesteśmy tutaj zgromadzeni, znamy sytuację chociażby z ulicy Bytowskiej. Wiemy o tym, że mamy problem z dyskontami przy ulicy Bytowskiej, bo brakuje przy pierwszym, idąc od strony ronda Strzelca, brakuje lewoskrętu i inżynier drogowy bez nawet uprawnień wie, że z danych dotyczących natężenia ruchu można wywnioskować, że tam konieczny jest ten lewoskręt. I drugi przykład, dyskont również przy ulicy Bytowskiej. Tam z kolei sytuacja związana z faktem, że aby włączyć się do ruchu, trzeba przejeżdżać przez stację paliw, również jest niepokojąca, a dla audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego, no powinno to dać do myślenia i moglibyśmy się spodziewać, że przynajmniej jakieś uwagi z tego tytułu będą z jego strony kierowane do burmistrza, tak? I tutaj, jeśli mówimy już o ulicy Bytowskiej, która jest drogą wojewódzką, no na scenę, że tak powiem, trzeba przywołać innego aktora, mianowicie inżyniera drogownictwa Leszka Bony, który jest radnym Sejmiku Wojewódzkiego, rekomendowanym przez Komitet Wyborczy Arseniusza Finstera. I jest również marszałkiem województwa pomorskiego, wicemarszałkiem, który jest odpowiedzialny za zarządzanie drogami. Więc w momencie, kiedy mamy pełnomocnika bezpieczeństwa ruchu drogowego, w momencie, kiedy mamy inżyniera drogownictwa w randze wicemarszałka, pełniącego funkcję
radnego województwa, który jest wybrany głosami chojniczan, moglibyśmy się spodziewać, że ten, że ta troska o bezpieczeństwo i funkcjonowanie mieszkańców, jeśli chodzi o drogi, będzie wyższa. Jeszcze jako przykład pozytywny chciałbym zwrócić uwagę, że podobne sytuacje mieliśmy w powiecie z dyskontami. Proszę spojrzeć na ulicę Brzozową, tam urzędnicy starostwa wymusili na inwestorze lewoskręt do dyskontu spożywczego. Więc można. Chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na to, że w mieście Chojnice prowadzone są prace przy strategii rozwoju miasta i możemy sobie zadać pytanie, na które domyślam się wszyscy znamy odpowiedź, o aktywność zarówno pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa, jak i radnego Bony w tym właśnie temacie, przy tych zagadnieniach związanych z rozwojem, ze strategią, z opracowaniem strategii rozwoju miasta Chojnic. Podsumowując, analizując dorobek pana Roberta Marszałka i osiągnięcia radnego wojewódzkiego Leszka Bony, uznajemy, że czas wycofać rekomendacje zarówno dla pana Roberta Marszałka ze strony burmistrza Finstera, jak i dla radnego Leszka Bony ze strony mieszkańców. Bardzo dziękuję. Dziękujemy Krzysztofowi za zabranie głosu w sprawach lokalnych. Osoba, która zabierze głos, jest przedstawiciel klubu Konfederacji Czuchu, Jacek Oberlam. Prosimy o drogę. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Moim zadaniem na tej konferencji prasowej jest streszczenie sytuacji związanej z działalnością naszych parlamentarzystów w aspektach, nazwijmy to, zdrowotnych. Krótko przypominając, na początku roku wystosowaliśmy apel do posła Mrówczyńskiego oraz senatora Lamczyka o to, aby przypadkiem nie przyszło im do głowy, aby zhańbić siebie oraz nasz okręg podpisaniem, głosowaniem za pozytywnym rozpatrzeniem ustawy o numerze wstępnym 1846, tak zwana ustawa HOCA. Tak się składa, że nie mieliśmy okazji przetestować naszych parlamentarzystów, ponieważ ustawa dziwnym trafem po prostu została zawieszona w próżni. Nie jest podejmowane dalsze procedowanie. Zwyczajnie po prostu PiS wystraszył się po publicznym czytaniu Komisji Zdrowia, gdy po prostu zwykli ludzie oraz liczne stowarzyszenia w sposób naukowy, racjonalny wymieszali, po prostu nie zostawili suchej nitki na tym projekcie. Zatem presja ma sens. Dziękujemy w tym miejscu wszystkim ludziom, którzy nam wtedy pomogli i prosimy o jeszcze, ponieważ niestety to nie jest tak, że ta batalia się skończyła. Niestety ostatnimi czasy, to jest niesamowite, ale zaproponowano ustawę, projekt ustawy o numerze 1981. Czyżby przypadek, że jest to data wprowadzenia stanu wojennego, gdy tutaj starsi widzowie się podśmiechują pod nosem. Jest to ustawa, którą proceduje pan poseł Rychlik. W internecie funkcjonuje ona również jako Lex Confident. Niestety pan poseł Mrówczyński totalnie się skompromitował, ponieważ dołączył do grona skrajnych fanatyków, którzy zdecydowali się wyrazić swoje poparcie dla projektu tego ustawy. Na naszych stronach damy link do wyników głosowań i zaznaczam, że pod względem technicznym było to głosowanie za odrzuceniem tego projektu i to jest niejako odwrotnie, tak? Czyli ci, którzy byli przeciwko odrzuceniu, tak naprawdę w rzeczywistości są za przyjęciem, za dalszym procedowaniem tego projektu. Ta ustawa jest naprawdę tak śmieszna, tak nierzetelna, tak nienaukowa, nielegalna, że moim zdaniem moim zdaniem posłowie PiS-u bardzo intensywnie konsultowali się z samym Ryszardem Petru. To jest taki poziom kompromitacji. W dużym skrócie,
Co tam było w tej ustawie? Zakładano nieodpłatne testy raz w tygodniu na żądanie pracodawcy z 48-godzinnym wyprzedzeniem dla każdego pracownika. Gdzie tu jest kompromitacja? Otóż nieodpłatne. Co to znaczy? Pracownik lub pracodawca nie musiałby za to płacić. Niemniej jednak dobrze wiemy, jesteśmy dorosłymi ludźmi, nie ma darmowych obiadów. Za te wszystkie testy dla każdego pracownika, przynajmniej raz w tygodniu, wiemy ilu ludzi w Polsce pracuje, tak? Wiemy jakie to muszą być olbrzymie koszty, aby przeprowadzić taką akcję. Ten koszt, sfinansowanie tych wszystkich testów, zostałby sfinansowany z naszych kieszeni, tylko że naokoło, nie wprost, tylko naokoło. Także słowo nieodpłatnie użyte w tej ustawie było zmiękczaniem przekazu. Kolejny ustęp. W ciągu 2 miesięcy od zakończenia izolacji bądź hospitalizacji pracownika, który zachorował na COVID, może złożyć do pracodawcy, czyli robienie dodatkowych obowiązków dla pracodawców, wniosek o wszczęcie postępowania w przedmiocie świadczenia odszkodowawczego od pracownika, który nie poddał się testowi na COVID-19. Po stwierdzeniu takich osób wniosek zostaje skierowany do wojewody, a odwołanie od tej decyzji wojewody kończyłoby się, byłoby kierowane do sądu administracyjnego. Na czym polega skandaliczność? W tym punkcie wynika ta nazwa w internecie, Lex Confident. Otóż pan poseł Murówczyński chciał nas, wolnych ludzi, wrobić w rolę konfidentów, donosicieli. Podam przykład, tak żeby łatwo było zrozumieć. Załóżmy, że ktoś jest dziennikarzem, tak? Stanowicie jakiś zespół redaktorski, macie ze sobą kontakt? No i załóżmy, że ktoś się rozchorował. I ja tutaj mówię hipotetycznie, bo wiem, że nasi dziennikarze no, mają honor i elementarną przyzwoitość, by nie skorzystali z możliwości, aby donieść na swojego kolegę z pracy. Ale załóżmy, że zdarzyłby się ktoś taki, kto ma na przykład jakieś prywatne porachunki z kolegą, który tam, no, że tak powiem, coś tam czymś podpadł, no to mógłby takiego swojego kolegę, teoretycznie oczywiście, bo wiemy, że mamy tutaj honor, mógłby takiego kolegę zaskarżyć do swojego pracodawcy, że to przez niego prawdopodobnie on rozchorował się na COVID. Oczywiście jest to absurdalne, ponieważ w jaki sposób naukowo, podkreślam, naukowo udowodnić, że ten ktoś zakaził się w pracy. Może zakaził się od małżonka, a może zaraził się obcując tutaj z ludźmi, tak? Dziennikarz zadaje się z wieloma ludźmi i może załapać COVID-a dosłownie wszędzie. Niemniej jednak, już pomijając tę kompromitację, to pracodawca miałby obowiązek, aby wszcząć postępowanie i ustalić, kto wykonał test w tym tygodniu, w którym nastąpiło rzekome zakażenie, a kto nie. Jeżeli byłyby takie osoby, które by się nie podały testowi, to te osoby mogłyby zostać ukarane karą administracyjną w wysokości, uwaga, 15 tysięcy złotych. Tam jest to sformułowane, znaczy około 15 tysięcy, to jest sformułowane pięciokrotność najniższego wynagrodzenia w Polsce. Czyli ktoś przez 5 miesięcy miałby harować na swojego kolegę z pracy za to, że nie wykonał testu, a ten, który się rozchorował, mógł go załapać wszędzie. No bo to jest nie do udowodnienia, że ten ktoś mógłby załapać to od kolegi z pracy. Zatem absurd. A jeżeli pracodawca nie miałby, że tak powiem, porządku w papierach i nie miałby pełnej ewidencji, kto został podany testowi, a kto nie, to kto by zapłacił tę karę 15 tysięcy? Pracodawca. Czyli jest to zwyczajne szczucie, jątrzenie pracowników na płaszczyźnie pracownik-pracownik oraz pracownik-pracodawca. Kto chce żyć w takim kraju, gdzie jesteśmy wrobieni w roli konfidentów i donosicieli? Kto? Pan poseł Aleksander Mrówczyński, między innymi. Lista jest znacznie dłuższa, około 150 posłów PiS. W tym miejscu poruszyłem temat, kto głosował za tym. Zaznaczam, że za tym projektem byli posłowie PiS-u. Cała reszta posłów była przeciwko. Niemniej jednak tylko i wyłącznie Konfederacja była przeciwko ze względu na niemerytoryczność, nienaukowość tego projektu, a pozostałe partie głosowały, ponieważ domagały się jeszcze większych absurdów. Domagały się wprowadzenia paszportów covidowych na wzór rozwiązań na zachodzie Europy. Przypominam, Wielka Brytania wycofuje się z tych absurdów, a nasza tak zwana opozycja domaga się wprowadzenia tych nienaukowych, bezmyślnych, nieskutecznych rozwiązań, z których cały świat się już praktycznie wycofuje. No i taki rodzynek na torcie. W razie, gdyby ktoś nie przestrzegał obostrzeń związanych z pandemią COVID, to kara wynosiłaby, uwaga,
stówkę? Dwie stówki? Nie, 60 stówek. 6 tysięcy złotych przykładowo za brak maseczki w galerii handlowej. Są przypadki, gdy człowiek wszedł z hot dogiem, jadł hot doga i policjanci go intensywnie i bezczelnie, bez szacunku dla niego atakują i domagamy się, aby jadł hot doga jedząc maseczkę, mając założoną maseczkę na twarzy. Za takie zachowania groziłoby 6 tysięcy złotych dla każdego z nas. Kto chce żyć w takim państwie, gdzie robi się z nas wtyki, kanalie i donosicieli? Pan poseł Aleksander Mrówczyński. Dziękuję bardzo. Dziękuję Jackowi za zabranie głosu. To był już ostatni mówca tej konferencji. No i prosimy o zadawanie głosu. Czy ma ktoś jakieś pytanie szczegółowe do mówcy? Dziękujemy. Mam pytanie. Czy Państwo szykujecie się do wyborów, czy wystawicie swojego kandydata? Pan burmistrza. Do wyborów się szykujemy, czyli ustawimy swojego kandydata. Ale o jakie wybory chodzi? Chodzi o wybory samorządowe. Samorządowe. Tak, szykujemy się do wyborów. To by było dziwne, żebyśmy się do nich nie szykowali. Ale zanim do nich dojdzie, będzie prawdopodobnie referendum o odwołanie burmistrza. Więc to już będzie ta pierwsze podejście do takich samorządowych kwestii politycznych. Nie wiemy jeszcze nic na temat szczegółów odnośnie wyborów samorządowych, ale tak, przygotowujemy się do nich. Odpowiedź, czy są jeszcze jakieś pytania? Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia.